Cześć, witam Was z Wrocławia, Leszek. Dzisiaj opowiemy o ulicy Kuźniczej, odnodze rynku Kuźnicza. Znajdujemy się, a tutaj jest Wita Stwosza i zaczynamy naszą zabawę. Już jak Wam się może kojarzyć, ulica Kuźnicza to jest ulica Kowali, tutaj kuto różne rzeczy. Przejdziemy tam do końca. Powstała w XIII wieku. No i co może niektórzy nie wiedzą, łączyła rynek tam w oddali z zamkiem, gdzie jest Uniwersytet Wrocławski. No i idziemy dalej. To oczywiście tutaj były rzemieślnicy zajmujący się kuciem, obróbką metalu. No i odnogi też o tym mówią. I idziemy, zwiedzamy, to będzie zachodnia Ciżeja, a po drugiej stronie wschodnia. Na tej jest apteka, w takiej oto zabudowie. Ta apteka pod Złotym Orłem przetrwała na razie wszystko tyle lat i trwa. Oczywiście wszędobylska żabka. To jest 65-66 brama. Zobaczcie, jak wygląda ładnie. Po drugiej stronie natomiast znajduje się jakaś taka grzańce i inne te rzeczy. Tutaj był kiedyś sklep obuwniczy. O, to zostało po obuwniczy. No i cofamy się od rynku. Jesteśmy niedaleko. Idziemy dalej. Ulica jest wąska, raz, dwa, trzy metry ma, wybrukowana. Na początku Kuźniczej było 29 działek o szerokości 6 metrów i były zamieszkiwane przez zamożnych mieszczan. No i idziemy dalej. Tutaj jest góra tego, restauracja Saigon. Pokazuje górę tę. Najczęściej patrzymy na dół tylko, a nic nie widzimy góry budynków. Jak to wygląda? Niedaleko odszedłem 5 kroków. Idę dalej. Nie byłem tutaj nigdy od 30 lat. Tutaj była Zahir Kebab. Tutaj była kiedyś galeria sztuki, do której zachodziłem bardzo często. No i piękne domy zamieszkiwane kiedyś przez bogatych mieszczan. O. Tak to wygląda. Co tu mówić dużo o historii? Wiadomo. Przejdę na drugiej stronie. Teraz zobaczmy, jak to wygląda obecnie. Jest nieprzejezdna, kiedyś była przejezdna. Zobaczmy, tu jest faktory jakieś. Ach, dobrze, że zabudowa powstała kiedyś. Nawiązuje do tego, co jest unikatowe. Warto przejść dla kogoś obcego. Tak idę powoli i pokazuję, co tutaj jest cennego, co nie. I tutaj jest ulica Igiela, odnoga pierwsza. Było tutaj też kilka domów handlowych, w 1945 roku znikły. I jeszcze na dodatek tutaj przebiegała linia tramwajowa. Czy mało kto wie. I postawione duże donice, klomby. Biokosmetyka znajduje się w takiej bramie. To jest 57-58 Kuźnica.
tutaj mieszkało, a to przy samym zamku rycerstwo mieszkało, oczywiście tam też mieszkali Żydzi, ale to interesująca jest historia ulicy Uniwersyteckiej bardziej, no tutaj kwiatek taki niezbyt odremontowany, musi się w ogóle remont zacząć, księgarnia PWN, nie pamiętam, gdyby ona była. Zainteresował mnie sklep z kapeluszami, bo sobie muszę kupić. I ulica Kotlarska, ten sam budynek, troszeczkę nie przystoi. O, z Tadeuszem Różewiczem. Nie wiem, czy tu nie mieszkał. Musiałbym sprawdzić. No i taka odnoga. Tutaj zawsze stała szkoła podstawowa, co psuje. Tutaj gdzieś mieszkali piekarze. Podejrzewam, że tutaj w tym okolicy ta szkoła to tysiąclecia. No, taka numer 49-55 powstała kiedyś. No już trudno, musi stać. Nikt jej nie będzie burzył. I naprzeciwko szkoły nowe już budynki. Nie, nie nowe. One tutaj chyba były, bo tutaj był sklep taki narzędziowy na dole. Tak mi się wydaje. Ale jakoś zmieniła swoją, no, po prostu otoczenie. No i przed szkołą widzimy upiększenia, których dawniej nie było. Idziemy dalej poza szkołę. Tutaj jest nowa część, ale też ładnie to wszystko wygląda. Zobaczcie, to wybudowane takie w tym stylu, jakbyście widzieli, bo jest to no podobne do tych starych zabudowy. A zobaczcie tam, to nowe, no to powstało bardzo dawno temu, także to musi tutaj już zostać, nic z tym nie zrobimy, z tymi budynkami, chyba że kiedy zostaną zburzone. I idę dalej w stronę uniwersytetu, dawnego zamku. A odnoga to jest ulica Nożownicza, wszystko związane z Kuźniczą, Nożownicą. Czyli jak się możecie domyślać, ktoś tutaj z wykopalisk, które były noże. No i stajemy przy barze Mlecznym Miś. To jest historia Wrocławia. Kto we Wrocławiu studiował, studiuje, to może się cieszyć, że bar Miś jest na swoim miejscu. Zapraszamy do odwiedzenia. Niech się to kręci. No. I dalej Kuźnicza, to nowość. Tutaj jest te budynki. No i tutaj wkraczamy do między Kotlarską a Nożowniczą, czyli z tyłu przez Zamożnych Mieszczan. Tu był kiedyś zajazd pod 22 pod Złotym Berłem. Urządzone kiedyś biuro werbunkowe. 22 to jesteśmy gdzieś tutaj. No, Fryderyk Skarbek, Józef Wybicki. Zajazd nie przetrwał II wojny światowej. O. A góry nie pokazałem. Tutaj była, no co tutaj było? Teatr Kalambur. O tu. Istniejący od 1983 roku i kawiarnia. Kalambur. Nie wiem, czy znacie. Budynek jest remontowany. Zobaczcie, co z kalambura zostało. Teraz jest Centrum Twórczości Dziecka.
No została ta góra historyczna. I tu kalambur by. Tablice Adolfa. Toni Grabowski, wybitny chemik, kolorysta tkanin, założyciel Polskiego Związku Ekspertystów. Zwany ojcem poezji Esperanto, tłumacz pana Tadeusza. To jest 46-47. Krasnali nie widziałem, bo one są gdzieś pochowane na dole. A ja jestem cały czas na górze, skupiony. I tutaj jest ten kalambur. O, budynek na pewno już trzeba odremontować. No i koło kalambura jest wolne miejsce. Nie wiem, co tutaj powstanie. Jest zagrodzony. Jest też spojrzenie na tył ulicy. Zobaczcie. I antykwariat z boku. Lecimy dalej. Tutaj to już nie wiem, co tutaj jest. Uniwersytet Wrocławski, 7-10. Powstał nowy budynek. Tu chyba było tylko przejście takie z boku, tak mi się wydaje. No ale gmach, powiem szczerze, pasuje tutaj. Taki monumentalny. Jakby chciał zwiększyć tą ulicę. No i uniwersytecka ulica. O tej trzeba opowiedzieć więcej. Tutaj się znajdował stary zamek, tam gdzie Uniwersytet Cesarski. Później tutaj mieszkali Żydzi na tym terenie, szkoły mieli, synagogi, no i rycerstwo. Zamek rozebrany 1670 i zaczęli budować Uniwersytet Wrocławski, co jest osobną historią. No i w tym potworku naprzeciwko uniwersytetu musiałbym zrobić taki przewodnik, co w którym miejscu było na tej ulicy i po prostu to opisać. No jest tyle do zrobienia, że nie ma kiedy to tego zrobić. Tutaj była kiedyś księgarnia uniwersytecka słynna, a teraz jest co? Le Café, jakieś inne café. No i się zbliżamy do tego sławetnego uniwersytetu. O tym to trzeba by było powiedzieć więcej, ale po prostu, no i zobaczymy, co jest za zakrętem. Ale nie ma, na to trzeba poświęcić osobny filmik. To ja tylko tak pokażę, jak to wygląda. To ulica, mówiłem już, żydowska była. Tutaj cały ten... Nie, no tutaj to były kamieniczki. No, jesteśmy u góry tej ulicy, czyli przy końcu, przy Odrze. Ja nie będę opowiadał o tym, bo to nie jest nasz temat. W każdym bądź razie tutaj był kiedyś zamek rozzbierany i pojawiał się uniwersytet, o którym opowiem innym razem, tylko pokażę końcówkę tej ulicy. Tam jest przejazd i dalej jest Odra i mosty. I tu Szermierz, nie, wbudowali się tutaj. Zobaczcie, nikogo nie ma. Ja mogę pokazać z drugiej strony uniwersytet. Nie będę o nim opowiadał. Kamieniczki są, ale nie widzę krasnali. Krasnali, czyli te kamieniczki są. Tu był kiedyś antykwariat. I kamieniczki dalej są. O, cofam się tyłem. W każdym bądź razie o tym placyku opowiemy, plac taki uniwersytecki, opowiemy innym razem, bo na to nie ma tutaj miejsca. Jest o ulicy Kuźniczej, tak? Wróć, antykwariat jest, pizza, pasta też jest. To jest plac uniwersytecki, czyli zakończyliśmy ulicę Kuźniczą. O tym opowiem innym razem, bo jedną miesza się historia
z drugim miejscem. No i tutaj tak widzimy, jest ten wjazd i tam jest ulica Kuźnicza za zakrętem. No i jeszcze jedno, gdzieś tu przebiega linia 17 południka, wyznaczona, ale nie mogę jej znaleźć. No nie, no powiem wam szczerze, że nie mogę. I krasnala jeszcze jakiegoś. No krasnala znalazłem, tutaj też jest wszędzie przy bramie uniwersyteckiej. Jest. No i jeszcze, że jestem przy uniwersytecie, pokażę wam. No, jeszcze bije. Gdzie jest 17 południk, to powiem wam szczerze, nie wiem, jak znajdę, będę wracał tam do rynku, to powiem. A jak nie, no to trudno, musicie sami go znaleźć. I jeszcze podgląd całej ulicy i żegnamy się, chyba że coś jeszcze dokręcę.